Te mecze zawsze wzbudzały emocje wśród piłkarzy, trenerów, kibiców, dziennikarzy Warszawy i Łodzi. Te mecze zawsze były zacięte, emocjonujące. Te mecze zawsze stały na dobrym poziomie. Legia Warszawa, Widzew Łódź. Dwa kluby tak wiele znaczące w polskiej piłce nożnej. 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Widzew Łódź, Legia Warszawa. Środa, 10 dzień listopada. Chłodny, niezwykle zimny jesienny wieczór. Stadion Widzewa. 5 tysięcy widzów i miejmy nadzieję 90 minut emocji przed nami. Dobry wieczór, witają Państwa Marek Dziuba i Tomasz Zimoch. Kruszanki, nie ma spalonego, boczny arbiter biegnie wzdłuż bocznej linii boiska. Kowalczyk, lewa strona, tylko Grzesiak w polu karnym, teraz jest i Pisz. Kowalczyk bardzo ładnie ograł Bajora, po ziemi dośrodkowanie i Tomasz Muchiński. 25 metrów do bramki. Czerwiec czy Szarpak? Maciej Szczęsnik. Bramce. Tak. Znakomita interwencja. Rykoszet. Piłka odbiła się od jednego z zawodników. Szarpak. Wprost pod nogi Kowalczyka, ale naprawiony błąd. Daniel Bogusz i Maciej Szczęsnik. Piętnasta minuta spotkania i teraz te dwie dobre akcje jakby zapowiadały większe emocje. A w szczególności bardzo dobre uderzenie Bogusza i bardzo dobra obrona Szczęsnego. Niezwykle wymagająca łódzka publiczność, której coraz mniej jesienią przychodzi na stadion Widzewa. Akcja gospodarzy, Michalczyk, Szczęsny, świetna interwencja i potwierdza rzeczywiście swój ogromny talent, ogromne możliwości. Nie jest tak dobrze. Jak u Leszka Pisza, dośrodkowanie. Michalski. Leszek Pisz. I Tomasz Muchiński. Akcja Widzewa. Czerwiec. Znów Czerwiec. Michalczuk. I bramka! Marek Koniarek, 37 minuta spotkania i kapitan łódzkiej drużyny, chyba po błędzie obrońców Legii, ubiega Macieja Szczęsnego. Sprytny strzał Koniarka, jego może nie być widać przez 30, przez 60, przez nawet 89 minut, ale znajdzie 30 sekund i to może być właśnie ten decydujący jest moment meczu. Tak, dośrodkowanie, piłka minęła Kruszankina. Michalczuk. Do Szarpaka. I ma o czym rozmyślać i ma czego żałować Piotr Szarpak. Jóźwiak i gwizdek arbitra. Koniec pierwszej części meczu. Widzew Łódź prowadzi z Legią Warszawa 1-0 po bramce strzelonej w 39 minucie przez Marka Koniarka. Marek Bajor głową, Fedoruk w Michalczuka i Łodzianie, Wyciszkiewicz, czterech zawodników łódzkich, Szarpak sam na sam z Maciejem Szczęsnym. Szarpak, czy zdoła strzelić drugą bramkę? Złapał Szczęsny! Fantastyczna obrona bramkarza Legii. Legia przez kilka 10 sekund grała w 10. Adam Fedoruk był poza boczną linią boiska, ale już podbiega pod pole karne Widzewa. Leszek Pisz, rzut wolny dla Legii. Wysokie dośrodkowanie. I właśnie Fedoruk i gol! Wyrównująca bramka. Utykający Adam Fedoruk w 56 minucie meczu. Fantastycznym strzałem w prawy róg pokonuje bramkarza Muchińskiego. Popatrzmy raz jeszcze na tę sytuację. Wybicie piłki przez Marka Bajora. No i tutaj niestety zawodnicy drużyny łódzkiej nie zdążyli zablokować uderzenia Fedoruka. Pięknym strzałem zdobyła wyrównującą bramkę. Marek Koniarek. W polu karnym Kowalczyk. Do niego chyba powinna podawana być piłka. Rzut rożny dla łódzkiej drużyny. Wydaje mi się, że w tym momencie Marek Koniarek nie powinien wdawać się w drymlik, lecz natychmiast podać piłkę do nieobstawionego zawodnika na drugiej stronie, Kowalczyka. I w starciu tym
zawodnik Legii dostał prawdopodobnie kontuzji. Adam Fedoruk. Widzew remisuje z Legią Warszawa 1-1. Akcja Łodzian, Ryszard Czerwiec. Po prawej stronie niepilnowany Kowalczyk. Podanie jednak do Wyciszkiewicza. Teraz Łodzianie rozszerzają grę. Kowalczyk będzie chyba strzelał. Kowalczyk nie ma bramki. Jeśli byłaby druga żółta kartka, to Zieliński musiałby natychmiast otrzymać i czerwoną. Bo w pierwszej części gry już został upomniany przez arbitra. Akcja Widzewa, Sławomir Gula. Michalczuk. Aż zdenerwował się Janusz Wójcik i teraz będzie krzyczał do Marka Jóźwiaka, bo nie upilnował Michalczuka, choć jest od niego wyższy o półtorej głowy. Niespełna dwie minuty do zakończenia meczu. Leszek Pisz. Przez kilka chwil niewidoczny, ale teraz znów świetne podanie do Wojciecha Kowalczyka. Kowalczyk. Obok niego Tomasz Łapiński. Kowalczyk ograł łódzkiego obrońcę. Kowalczyk. I będzie chyba bramka. Kowalczyk, bramka dla Legii. Fantastyczna akcja Wojciecha Kowalczyka. Ograł Tomasza Łapińskiego. Później i Daniela Bogusza. Dośrodkowania, właściwie strzał. Błąd chyba Tomasza Muchińskiego i Legia w 90. minucie gry już na moim stoperze strzela drugą bramkę i chyba już zwycięską. Leszek Pisz. Wydaje mi się, że będzie strzelał bezpośrednio na bramkę. Tak. Muchiński i Łapiński jeszcze wybija piłkę i koniec spotkania. Legia Warszawa wygrywa w Łodzi w 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski z Widzewem 2-1. Prowadzenie do przerwy po bramce Koniarka łódzkiego zespołu. Później dwie bardzo ładne bramki Adama Fedoruka i tuż przed zakończeniem meczu Wojciecha Kowalczyka. Wydaje mi się, że zwycięstwo Legii zasłużone.